Jesteśmy właśnie po spotkaniu z panią ambasador Smoki. Jestem bardzo zadowolona w tym spotkaniu, ponieważ dowiedziałam się wielu ciekawych informacji na temat m.in. międzynarodowych stosunków Filipin z Chinami, które okazują się być bardzo napięte, o czym nie wiedziałam. Bardzo mnie też ciekawiło to pytanie, rola kobiet w dyplomacji. To nie jest kwestia tylko wyłącznie płci w tamtych rejonach i tylko, ale również to jest, zależy od raczej właśnie społecznego statusu. Sam kraj, jak i pani Jancar, są bardzo otwartymi i uświadomili nam, że my jako Polacy powinniśmy być zadowoleni z naszego kraju. Z kolei podczas drugiego spotkania miałam już możliwość, co prawda, uczestniczyć w wykładzie pana profesora. Bardzo mi się podobało to, iż podawał nam dużo informacji praktycznych. Jak chodzi o Filipiny, byłem trochę rozczarowany, że nasza wymiana handlowa jest na tak znikomym poziomie i jestem zdania, że warto to zmienić dla obustronnych korzyści. A jak chodzi o spotkanie z panem ambasadorem, to cała ta nauka zachowania przy stole, etykiety, to jest dla mnie pole dosyć nowe i jestem bardzo zmotywowany, by się tutaj dokształcić. Się nauczyć, że odcień ubioru powinien być dostosowany do pory dnia, że im wcześniej tym jasi, a im później tym ciemniej. Informacje znalazłam w internecie na stronie reportera i oczywiście skorzystałam z możliwości. Bardzo przyjemna atmosfera, na luzie przede wszystkim. Nie musiałam się bać, nie musiałam się bać, że coś nie wyjdzie. Powtarzaliśmy do skutku po 10-15 razy, aż każdy opanował technikę. Bardzo podobało spotkanie z panem ambasadorem odnośnie zachowania się przy stole, ale podobało mi się dzisiejsze spotkanie, które dotyczyło aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, ponieważ o tym myślę i uważam, że naprawdę było bardzo przydatne. A poza tym nauczyłam się wiązać krawat. Akurat dowiedziałam się z Facebooka i bardzo się cieszę, bo dowiedziałam się dzień przed tym wydarzeniem o północy. Chciałam powiedzieć, że wycieszyłam panią, zawsze chciałam spotkać panią ambasador Filipin, bo miałam taką możliwość, ale nie mogłam się z tym spotkać, a teraz właśnie był ten czas. I się bardzo cieszę. Uważam, że prezentacja, którą zrobiła odnośnie samego kraju i kwestii polityki zagranicznej Filipin, była naprawdę bardzo ciekawa i aż myślę, że będę napisać maila z prośbą o udostępnienie.